Szczęść Boże, coś wam powiem. Wielokrotnie jestem zły na siebie, bo unoszę się gniewem. Myślę o tym, żeby komuś się pominęła noga, bo sprzeciwił się mojej prośbie. Zwyczajnie zderzyłem się z odrzuceniem i chcę to jakoś odreagować. Odpłacić tym samym, gdy on przyjdzie w potrzebie. Jakże to jest dla mnie irytujące, że jakaś mała sprawa potrafi rozpalić taki ogień gniewu. Jak u Jana i Jakuba, którzy za odmowę gościny chcieli spalić całą wioskę. Bo olbrzymiamy wiele spraw, choć one nie są takie istotne. Ale one są nasze i mają zrealizować nasz plan. Dopiero później przychodzi zrozumienie, że mój plan był kiepski, był złudzeniem sukcesu. W Jezusie nie ma żadnej chęci zemsty czy też odegrania się. Nic nie chce robić na siłę, ale konsekwentnie i stale wierzy w otwarcie się oczu człowieka na prawdę. On daje nam wiele znaków, które nie przekonują nas siłą, ostatecznie i definitywnie, aby nas zmusić. Jego znaki są tak subtelne, jak jego miłość do człowieka. Bóg z gniewem, jaki my wzbudzamy w sobie, nie ma nic wspólnego. Karanie człowieka za czynione zło jest ostatnią rzeczą, jaka przyszłaby Bogu do głowy. Choć często mówimy, Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. Dzisiejszy fragment wyraźnie pokazuje, że cel nie uświęca środków. Dążenie do konkretnego dobra nie może odbywać się przy użyciu złych środków. Skoro my zostaliśmy obdarzeni wolnością wyboru, to uszanujmy ją także u innych. Wywieranie wpływu na drugiego człowieka, nawet gdy ja obdarowałem go dobrem i oczekuję tego samego, także jest nadużyciem. Bóg zaprasza mnie dziś do wielkiej cierpliwości w oczekiwaniu na chwilę, której ujrzę owoce podejmowanych przeze mnie działań na rzecz zmiany czegoś lub kogoś. Bóg widzi inaczej niż człowiek i działa w odpowiednim dla siebie czasie naprawdę bardzo skutecznie i owocnie. Zauważmy, że Jezus odbywa dzisiaj podróż do Jerozolimy, która skończy się ukrzyżowaniem. Nieprzyjemności, jakie spotkały Jego uczniów w tym samarytańskim miasteczku, są zapowiedzią o wiele większych, jakie czekają ich w Jerozolimie. Zapominamy, że Chrystus powiedział, że nie przyszedł po to, by świat potępić, ale po to, by świat był przez Niego zbawiony. W gniewie nawet nie zauważamy, że upodobniamy się do zwierząt, które wpadły w pułapkę. One atakują i gryzą tych, którzy idą im na ratunek. Naszym orężem w walce ze złem powinna być wiara, nadzieja i miłość. Jeśli one są obecne w naszym życiu, to żadna siła nas nie pokona i nie pozwoli zginąć. Prawda zawsze zwycięża i nie mamy się czego bać. Jeśli jesteśmy w porządku w stosunku do Boga, ludzi i siebie, to nic nie będzie w stanie nas zniszczyć. A wtedy wszelkie nawałnice staną się małym podmuchem wiatru.